witamy w strefie wolnego słowa. Hubert Kowalski, 56 płci, przewodnik po szaleństwie ideologii LGBT, słownik nowomowy. Artykuł opublikowany w 34. numerze tygodnika Gazeta Polska z 19 sierpnia 2020 roku w dziale Temat numeru. Prenumeratę Gazety Polskiej i pozostałych tytułów prasowych Strefy Wolnego Słowa można zamawiać na stronie prenumerata.swsmedia.pl. Zapraszamy. Czyta Paweł Piekarczyk. Kim są pangenderyści, którzy uważają, że należą do wszystkich płci jednocześnie? I czym różnią się od Two Spirit, czyli posiadaczy podwójnej duszy? I jak ma się do tego płeć płynna, czyli gender fluid? Po aresztowaniu Michała Esz, który podaje się za kobietę, środowiska LGBT coraz głośniej domagają się uznania istnienia płci innych niż tylko męska i żeńska. Uważają również, że każdy powinien samodzielnie określać płeć według własnego uznania, nie zważając na fakty biologiczne. Publikujemy dziś unikalny przewodnik po płciach, których uznania domagają się wyznawcy absurdalnej ideologii. Kilka lat temu amerykański Facebook stworzył listę 56 płci dostępnych do wyboru przy tworzeniu profilu w tym serwisie społecznościowym. Lista powstała pod naciskiem środowisk LGBT, m.in. organizacji GLAAD. Później podobnie postąpił portal randkowy Tinder. Postawę wyróżniania kolejnych płci w debacie publicznej konsekwentnie promują środowiska transaktywistów. W przeszłości uważano, że transseksualizm w sposób wystarczający wyczerpuje temat osób, które twierdzą, że mają płeć inną niż ta, która została u nich stwierdzona przy narodzinach. Transseksualista to osoba, u której występuje niezgodność między psychicznym poczuciem przynależności do danej płci, a budową ciała. Na ogół czują oni potrzebę zmiany płci poprzez przyjmowanie hormonów lub przejście operacji. W spisie płci pojawiły się jednak m.in. płcie trans, które dotyczą osób identyfikujących się z płcią żeńską lub męską w zależności od różnych czynników. Co istotne, transi mogą odwoływać się tylko do płci męskiej albo żeńskiej. Nie poszukują oni natomiast trzeciej płci. Szczególnym przypadkiem są jednak osoby określające się jako transperson, które nie do końca potrafią wskazać, z którą płcią identyfikują się w danych sytuacjach. Duża część tego środowiska postuluje odejście od używania słowa transseksualizm, podkreślając, iż jest to termin medyczny i w wielu wypadkach może wręcz dyskryminować tych, których identyfikacja wykracza poza cechy męskie i kobiece. Termin ten jest również krytykowany ze względu na błędne kojarzenie go z orientacją seksualną, a nie z płcią. Dlatego aktywiści promują obecnie transgender, czyli transpłciowość. Jest to określenie zbiorcze, odnoszące się do wszystkich osób, które uznają, iż ich tożsamość płciowa jest inna niż ta, którą jej przypisano w momencie urodzenia. Transpłciowość ma być zatem kategorią wykraczającą poza transseksualizm. Transaktywiści rozróżniają osoby transpłciowe ze względu na występujące u nich cechy charakterystyczne dla mężczyzn lub kobiet. Wyróżnili m.in. transmężczyzn, czyli osoby, które urodziły się jako kobiety, lecz czują się mężczyznami i z tego powodu postanowiły żyć zgodnie z odczuwaną męską tożsamością płciową, a więc na co dzień zachowywać się jak mężczyźni. Analogicznie wyróżniono również transkobiety. Co ciekawe, rozróżniono m.in. transgender male oraz transgender men. Część seksuologów i transaktywistów, z którymi rozmawialiśmy, stwierdziła, że to różne nazwy tej samej płci, ponieważ w znaczeniu rzeczownikowym male i men oznaczają mężczyznę. Inni jednak uznali, że należy zwrócić uwagę na przymiotnikowe znaczenie słowa male, czyli męski. Zdaniem niektórych transaktywistów ma to ogromne znaczenie i uzasadnia wyróżnienie kolejnych płci.
Transgender male oznacza więc osobę transpłciową wyróżniającą się szczególnie męskimi cechami, które dodatkowo podkreśla, natomiast transgender men odnosi się do transpłciowych mężczyzn, których wygląd lub zachowanie odbiegają nieco od przyjętego wizerunku mężczyzny. Analogicznie rozumiane są terminy transgender female oraz transgender woman w przypadku cech kobiecych. Podobnie jest, gdy chodzi o transów i transseksualistów, wśród których również wyróżniono osoby male, female, men oraz woman. Jako kolejną płeć podano transmaskulin, czyli osoby transmaskularne. Termin ten odnosi się do wszystkich osób, które urodziły się jako kobiety, lecz identyfikują się w większym stopniu z męskością niż z kobiecością. Transmaskularni odczuwają związek z męskością, ale nie zawsze identyfikują się jako mężczyźni. Kobiecym odpowiednikiem transmaskularnych jest transfeminin. Wyróżniono również osoby male to female oraz female to male. Ci pierwsi oznaczają mężczyzn, którzy przeszli operację zmiany płci lub zmienili swoje cechy za pomocą hormonów, by wyglądać jak kobiety. Przykładem jest Anna Grodzka, wcześniej Krzysztof Bęgowski, który był politykiem ruchu Palikota. Odwrotny proces zachodzi w wypadku tych drugich. Stosowane są również skrótowce MTF oraz FTM. Transaktywistom nie wystarczył jednak nawet tak szeroki katalog płci trans. W spisie wyróżniono bowiem kolejne osoby trans, przy których umieszczono gwiazdkę. Ma oznaczać możliwość dowolnego rozwinięcia tego terminu w zależności od indywidualnych preferencji. Transaktywiści uważają, że wyróżnienie płci, które są kombinacją męskiej i żeńskiej, to za mało. Z tego powodu zaczęto mówić nie tylko o wspomnianej transpłciowości, lecz także o niebinarności. Niebinarność odnosi się do wszystkich osób, które wychodzą poza binarny podział na dwie płcie. Według genderystów niebinarni nie są ani mężczyznami, ani kobietami. Część osób niebinarnych określa się jako genderqueer. Choć w spisie wymieniono tę nazwę jako odrębną płeć, to niektórzy działacze społeczności transgender twierdzą, że określenie to odnosi się do niebinarnych aktywistów, którzy działali w środowiskach LGBT w latach 90. Nie oznacza natomiast odmiennych cech psychicznych i fizycznych. Pierwszą wyróżnioną w spisie grupą osób niebinarnych jest agender, czyli osoby, które uważają, że nie mają żadnej tożsamości płciowej. Od agender odróżniono new choice, czyli osoby, które uznają, że reprezentują wszystkie płcie, ale nie wykazują cech żadnej z nich. Z kolei neither oznacza osobę, która nie identyfikuje się jako kobieta ani mężczyzna, jednak nie neguje pojęcia płci. Dalej wymieniono androgyn, czyli osobę, u której występują fizyczne i psychiczne cechy zarówno męskie, jak i kobiece. W języku polskim oznacza to obojnaka. Od takich osób odróżniono natomiast androgynus, czyli przymiotnik od androgyn, który opisuje ludzi nawiązujących swoim wyglądem i zachowaniem do mężczyzn i kobiet, czyli podkreślających swoją androgyniczność jako tożsamość płciową. Androgyn natomiast nie podkreśla swoich cech, na przykład w sposobie ubierania się, i nie musi wyglądać androgenicznie. Lewaccy aktywiści uznali, że należy wyróżnić również płeć bigender, która podobnie jak poprzednie może się identyfikować z dwoma płciami, ale w tym wypadku nie chodzi tylko o cechy męskie i kobiece. W grę mogą wchodzić również tożsamości niebinarne, których zdaniem transaktywistów nie da się przyporządkować kobiecości albo męskości. Co ciekawe, w spisie wymieniono różne rodzaje płci cis, które inaczej nazywane są płciami nietrans. Oznaczają one osoby, u których występuje zgodność pomiędzy płcią stwierdzoną w chwili narodzin i odczuwaną tożsamością płciową. Chodzi zatem o ludzi, którzy czują się dobrze ze swoją płcią biologiczną i nie zamierzają jej zmieniać. Nazwy te pozwalają genderowym ideologom unikać nawiązań do podziału na mężczyzn i kobiety, który jest uznawany za dyskryminujący dla osób niebinarnych. Wymieniono także płeć Two-Spirit, która ma oznaczać podwójną duszę.
Termin ten odnosi się do homoseksualistów lub osób identyfikujących się z trzecią płcią w społecznościach Indian z Ameryki Północnej. Określenie to mieli wymyśleć aktywiści, którzy uczestniczyli w międzyplemiennej konferencji rdzennych Amerykanów w Winnipeg w 1990 roku. Kolejną płcią, której uznania domagają się lewaccy ideolodzy, jest gender fluid, czyli płeć płynna. Osoby identyfikujące się z nią mają elastyczną tożsamość, nie utożsamiają się z jedną płcią. Co istotne, ich zachowania i preferencje mogą zmieniać się w czasie w stronę męskości, kobiecości oraz płci niebinarnych. Dalej wymieniono gender nonconforming oraz gender variant, czyli niezgodność płci. Osoby utożsamiające się z tymi określeniami przejawiają zachowania niestandardowe dla danej płci. Chodzi m.in. o sposób ubierania się odmienny od tego, który został uznany przez społeczeństwo za charakterystyczny dla kobiet lub mężczyzn. Wyróżniono również gender questioning, czyli osoby, które jeszcze nie wiedzą, jakiej są płci, pozostają na etapie poszukiwań i ciągłego weryfikowania. Podobnie określają się osoby pangender, które uważają, że należą do wszystkich możliwych płci. Jak przyznają seksuolodzy, wielu ekspertów ma poważne problemy z precyzyjnym wyjaśnieniem niektórych nazw. W spisie znalazł się także interseksualizm, czyli posiadanie cech fizycznych, męskich i żeńskich od urodzenia. Może dotyczyć na przykład narządów płciowych. Interseksualizm bez wątpienia jest zaburzeniem rozwojowym, które może być leczone za pomocą terapii hormonalnej i zabiegów chirurgicznych. Choć w spisie podano wiele przykładów płci uznawanych przez transaktywistów, to dodano również opcję other, czyli inna. Najprawdopodobniej chodziło o umożliwienie podkreślenia swojej tożsamości przez osoby, które nie potrafią określić swojej płci za pomocą żadnej z wymienionych definicji. Jak podkreślają sami transaktywiści, spis ten nie jest ostateczny i będzie rozszerzany w zależności od potrzeb osób, które nie pogodziły się ze swoją płcią biologiczną.